Cześć moi kochani, z tej strony Zawszok. Ja dziś na odcinku przetestujemy oto ten zestaw do robienia slime z Pepco. Słuchajcie, już dawno temu go dorwałam, ale nie miałam czasu nagrać tego odcinka. Ale jest, ale mamy i oglądajcie. Kosztował mi on 24,99, czyli 25 zł. Ale ja już się doczytałam, że z tej gumy guar, więc jestem bardzo ciekawa, co za te 25 zł tutaj zrobimy. Zostawiacie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, a my lecimy zrobić unboxing i oczywiście zrobimy z tego slajma, więc zabieramy się za teścik przy okazji. Ten zestaw jest naprawdę dość sporych wielkości, rzucił mi się bardzo szybko w oczy, kiedy byłam w Pepco. Kosztował on tu, to jest dokładna cena, wam pokażę, nie wiem czy zobaczycie dokładnie, ale 24,99 zł. Ogółem jest bardzo ładny, oczywiście został użyty zielony kolor, bardzo popularny w slajmach. I tutaj jest opisane, szukam po polsku, tak, tutaj jest napisane mniej więcej, co się znajduje w takim zestawie. Przybliżę wam, żebyście sobie mogli przystopować, jeżeli kogoś to interesuje, oczywiście z przybliżenia, ale i tak zaraz to otwieram, więc zobaczycie mniej więcej, na czym to polega. Mniej więcej przepis, przebiega tak, że wkleja się, a raczej dodaje się do pojemniczka klej, dodaje się aktywator, miesza się, zostawia na 30 minut. To mnie boli, ponieważ jest tutaj guma guar, zostawia się na 30 minut i wychodzi slime. Przypomina mi się po prostu przepis biedronkowy, ale cóż, przetestujmy to. Może kiedyś Pepco będzie o wiele lepsze i będzie miało o wiele lepsze, że tak powiem, zestawy do robienia slime. Tutaj jest instrukcja obsługi, w której już to wszystko przeczytałam, więc wiemy, że jest guma guar, wiemy, że mamy możliwość zrobienia slime'a, który świeci się w ciemnościach. Tu jest taki specjalny oczywiście do tego płyn. Bardzo często spotykałam proszek, tu jest troszeczkę inaczej. To sobie przesunę. Tutaj mamy oczywiście kolorowe farbki, bardzo fajne kolory, ale widzę, że w kamerze troszeczkę przekłamuje i to jest taki zwykły, brzydki zielony. Jakby coś, mi się nie podoba. Kuleczki, trochę mało, ale lubię je. Lubię kuleczki. Ojeju, to, ale to pokleili nieźle, ale to nic. Razem z patyczkiem oczywiście. Są białe kuleczki, szkoda, że jakieś niekolorowe, typowy patyczek, pojemniczek, nawet fajny. I tutaj jest prawdopodobnie, to jest klej, czyli baza, a to jest reaktor, czyli do tego pojemniczka chyba, z tego co pamiętam, dajemy 30 ml bazy i 10 ml aktywatora. Jakoś tak, ale zaraz sprawdzimy w instrukcji obsługi i taki oczywiście malutki pojemniczek, co wam nie pokazałam. Zobaczcie tutaj z przybliżenia, jak wyglądają te produkty podstawowe, które robią aktualnie slime. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Zaraz będziemy, że tak powiem, wąchać i sprawdzać, co tu może się ukrywać w nich. Książeczka z instrukcją obsługi została przetłumaczona na bardzo, ale to bardzo wiele języków. Rzadko się to zdarza, czyli jest to jakiś taki zestaw slime naprawdę z bardzo daleka. Podejrzewam, że made in China, ale jeszcze się upewnię, tak, made in China, więc podejrzewam, że nie tylko w Polsce wylądował, ale jest tutaj napisane, że mamy wlać, pomyliłam się troszeczkę, 20 ml bazowego śluzu, czyli tego, tak jak mówiłam, i 10 ml aktywatora, to jest aktywator i zostawiamy na 30 minut, jest tutaj napisane 30 minut, słuchajcie, nie podoba mi się to, więc w międzyczasie po prostu pójdę posprzątać chyba, lub coś zjem. Wlewam 20 ml kleju, czyli tutaj nazwane bazą. Mam tutaj miarkę, więc sobie odmierzyłam. Fajne jest to, że ma taki, zobaczcie, ciubek i wlewam prosto tutaj do takiej naprawdę ładnej miseczki. Bardzo dziwna sprawa, zobaczcie tutaj. Taka lekka guma się tu stworzyła, a jest to tak zwany aktywator. Jestem ciekawa dlaczego. Z tego już się zrobił tutaj slime. Mega dziwna sprawa. Jest to naprawdę bardzo gęste. Bardzo.
wlewam do miseczki. Nie ma kolorku aktualnie, ale zaraz go dodamy. Wygrzebię resztki. Oj, to już jest gumowe i już się z tego zrobił slime. Zobaczcie, jak to się ciągnie. Ok. Czyli w ten sposób to działa. Ło, widzicie to? Ok, bardzo dziwnie się to miesza, ale też z drugiej strony miesza się to jak typowy slime. Teraz dodam kolorek i będzie to różowy. Bo jedyny różowy mi się tutaj podoba. Ten zielony, sorry, nie wygląda jak zielony. Moczę w nim patyczek i wyciągam tutaj. Tyle mi wystarczy, mało tych kolorków. Ale ja nie wiem, czy się to wymiesza teraz. To jest problem z wymieszaniem, naprawdę. Z rozprowadzeniem koloru. Co za kicha? Jeszcze to troszeczkę pomieszam. I widzimy się za 30 minut dokładnie. Jestem bardzo ciekawa efektu tego slajma, bo na razie to jest taka galaretka. Moi kochani, przybyłam do Was po 30 minutach. Jestem bardzo ciekawa. Jest to ładny, bardzo ładny water slime. Przygotowałam sobie już tutaj kuleczki. Jestem bardzo ciekawa, czy one w ogóle mi się połączą z tym water slime'em, bo jak dobrze wiecie, dodatki w water slime'ie po prostu szybko wypadają. Kolorek się nie wymieszał. Teraz też by się jakoś najlepiej nie wymieszał, jakbyśmy go dodali w tym momencie, ale jest trochę zabawy. Ok. Tak to mniej więcej wygląda. Zostawię taką lekką, niewygodną poświatę na dłoniach. Nie każdy to będzie lubił. Też niektóre osoby mogą być uczulone. Widzicie, jakie mam po prostu mokre ręce od tego. Takie śliskie. No ale nic. Dodajemy kuleczki, które tam są. Dodałam żółty, znaczy co ja gadam, żółty, różowy barwnik. I tutaj dodam ich. O, lecą nie tam, gdzie trzeba. Dodam troszeczkę. Szkoda, że nie ma brokatu, tak szczerze. Zobaczcie, jak to wygląda. Czy to nam się wymiesza? O Jezu, jakie to jest super, bo to się tak fajnie w tym zagłębiło i teraz tak masuje czubki paluszków tak fajnie. O, mega mi się to podoba. Wow! Ale fajnie! To się tak fajnie trzyma. Jej, to może dlatego jest ta poświata, żeby to aż tak nie odpadało. A jednak leci. Jednak to się tam gdzieś... To się trzyma, ale jednak śmieci się tym bardzo. Fajna rzecz. Ale dużo zostaje na moich rękach. Zobaczcie. Wow, ekstra. Mega. No i reszta jest tutaj. Fajny slime, water slime, standardowy, pół godziny. Fajnie wyglądają te kuleczki, ale siłą rzeczy one gdzieś tam sobie wypadają. I wygląda to jak wygląda, że gdzieś mi wchodzi między paznokcie, między palce i tak mniej więcej. Ale plus jest tych kuleczek taki, że one po prostu bardzo świetnie się nimi bawi, tak masują rękę, jest świetne uczucie, każdemu polecam sprawdzić, pomimo tego takiego mankamentu. Mega mi się to podoba, moi kochani, szkoda, że to jest water slime, czekam na innego slime'a, a raczej inny zestaw slime w Pepco. Jeżeli ktoś go ma, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!